tym drugim zestawie próśb, pierwsza natychmiast, która pada, to jest prośba o chleb. Chleba naszego daj nam dzisiaj. Co z wami robi ta prośba? Chleba naszego daj nam dzisiaj. Co ona z nami robi? Bo myślę, że jeśli się modlimy uczciwie tą prośbą i to naszego wypowiadamy w sposób uczciwy, to musimy zobaczyć obok siebie ludzi, którzy są głodni. Jeśli się modlimy o chleb nasz, to znaczy ta modlitwa nie będzie zaspokojona dotąd, dokąd obok mnie jest ktoś, kto nie ma chleba i kto nie ma co zjeść.